kochane, dzisiaj witam Was serdecznie po dosyć długiej przerwie, która była spowodowana moim stanem złym zdrowia. I wracam teraz szybciutko do Was, mam jeden wolny dzień. Już tak nie kaszlę, nie smarczę, nie kicham, nie prycham, więc mogę kilka filmików dla Was nagrać dzisiaj i postaram się to jak najszybciej zrobić. W kwietniu troszkę nowych rzeczy przybyło, nie jest tego dużo. Może zacznę najpierw od sklepu H&M, czyli H&M, w którym nabyłam dwie rzeczy. I pierwszą z nich są takie krótkie spodenki. Ja właśnie nie wiem, jak to się stało, ale ja generalnie od kilku lat nie posiadam w szafie jeansowych krótkich spodenek. Dziwne, ale prawdziwe. I to są właśnie takie spodeneczki. One tutaj mają tak, niby taki poprzecierany motyw, że niby są zniszczone, w ogóle już zużyte. Kosztowały 14,99. Głównie teraz zauważyłam, że w H&M są spodenki, które możecie kupić za 19,99 i tylko te i identyczne, tylko że troszeczkę ciemniejsze, są za 15 funtów. Mi się osobiście te podobały bardziej. Zobaczę, może w najbliższym czasie, może nie, ale może później przed wyjazdem do Polski jeszcze zaopatrzę się w jakieś z H&M, bo naprawdę ciekawe wzory mają tych krótkich spodenek. Także to takie spodeneczki. Drugą rzeczą, nad którą się tak naprawdę też zastanawiam, czy ją zostawić, czy nie, bo no bo nie jestem przekonana do końca. Wiem, że jest ładny, a raczej ładna, ale tak naprawdę zastanawiam się nad nią. Mam taką samą czarną, w której chodzę stosunkowo rzadko. Nie wiem dlaczego. Aha, wiem dlaczego. Dlatego, że nie mam na razie gdzie wchodzić w takich rzeczach. Może o. Jest to taka marynarka w kolorze takim bardzo modnym teraz, pastelowym. Jest to taki łosoś, taki... Tak, ja bym powiedziała, że to taki łosoś. I on tutaj ma taką fajną podszewkę z kluczykami. I ja mam rozmiar 10 i kosztowała 14,99. To jest taka dosyć krótka marynarka. Tak się zastanawiałam, że właśnie ona do... Ja mam sporo czarnych sukienek i ona... Nie mam w ogóle właśnie, że mam tylko szarą marynarkę i tak zastanawiałam się, czy ona może jakoś mi tam rozweseli trochę te czarne sukienki. Jest taka marynarka za 15 funtów. Myślę, że cena całkiem niezła jak za marynarę. No i tak cały czas się zastanawiam, czy ją sobie zostawić, czy nie. Nie wiem, napiszcie, co myślicie o takiej marynarce w takim kolorze. Czy mi w niej dobrze, czy nie. Na pewno to ocenicie same najlepiej. Kolejną rzeczą jest taka przykrywka, którą kupiłam sobie w Lidlu. Z jakiejś tam super świetnej, fantastycznej stali, która pasuje na różne rozmiary garnków. Ja wiem, że to może mało interesujące, ale ja strasznie lubię takie kuchenne gadżety. No i ona kosztowała 5 funtów i nadaje się naprawdę na każdą patelnię, na każdy jakiś garnek. Także nie pryska nic, a ja mam zawsze problem z tym, że na przykład jak smażę jakieś różne rzeczy, czy tam placki z jabłkami, czy jakieś kotlety, to ja jestem po prostu, ja zawsze smażę to tak. Bo po prostu mi to zawsze pryska, ja się zawsze boję tego tłuszczu, który tam strzela. Więc takie coś dla ochrony, bardzo fajne, bardzo ciężkie i myślę, że się będzie dobrze sprawować. O, a tak wygląda etykietka od tego czegoś. I to się nazywa Splash Guard Lid. Proszę bardzo, Splash Guard Lid. Także takiego Splash Guarda, Splash Guarda. Zaopatrzyłam się. Następnie zakupy z Tesco. Woohoo! W Tesco znalazłam coś, co
już dawno wszystkie dziewczyny miały, już pewnie już wykorzystały i w ogóle. A ja tego, słuchajcie, nigdzie nie mogłam dostać i patrzę, a tu nagle jakaś taka promocja w Tesco i w ogóle. I mówię, no nie, no nie, no ja się skuszę, po prostu się skuszę i się skusiłam. I na tą świeczkę świecącą z Air Wick, która zmienia kolory. I muszę wam powiedzieć tak, ona naprawdę pięknie pachnie. Nawet jak jest wyłączona, to ten zapach tak na początku, jak o to, że na początku, nie, jak otworzyłam, to on tak pięknie się roznosił po pokoju. Jak się siedzi niedaleko niej, to też pachnie. I ona naprawdę, jak się ją pali, to też ten zapach się wydziela. Prześliczny, taki świeży, kwiatowy zapach. I tak właśnie sobie zastanawiałam się, jaka jest tajemnica tej świeczki, że ona tak świeci. Świeci. I mój Artek tutaj dostrzegł, ja myślałam, szczerze mówiąc, że to bąbelek powietrza, że tam jest taki mały jakby czujnik czy coś takiego, taka kuleczka. Tak, jakieś takie coś tam jest. I to właśnie wpływa na to, że jak zapalamy tą świeczkę, to ona wtedy pięknie zmienia kolory. Bardzo mi się ten gadżet podoba, naprawdę bardzo. I on na pewno znajdzie się w ulubieńcach kwietnia. Będąc jeszcze w Tesco, już od jakiegoś czasu szukałam tego płynu Garnier, bo mi się skończył, ten dwufazowy. I słuchajcie, nigdzie nie mogłam go znaleźć, a jak już był gdzieś, to był nie na promocji. I tak no nie za bardzo mi się chciało właśnie wydać na niego bez promocji pieniążki. I tak czekałam, czekałam i patrzę nagle w Tesco. No przecież no w Tesco, no to Tesco to ja nie wiem. Oni normalnie najlepsze promocje ostatnio mają. I w Tesco kupiłam sobie dwa, od razu opatrzyłam się w dwa na zapas i kupiłam go na promocji chyba za połowę ceny, więc tak jakby mam dwa w cenie jednego w normalnym sklepie innym, nie wiem jak wam to powiedzieć. Znaczy no tak właśnie wam to mówię i bo czasem mi się przydaje, czasem jest potrzebny, więc taki oto dwufazowy płyn z Garniera zakupiłam również w kwietniu. Przechodząc dalej. A propos zdrowia, teraz może tak, jak już jesteśmy przy moim zdrowiu, to podpatrzyłam u Creme de la Creme kiedyś, że ona na kaszel stosowała sobie taki syropek i go polecała, więc ja biegiem, jak tylko mi się pierwszy kaszel zaczął, poleciałam sobie do Butza i zaopatrzyłam się w ten oto syrop. Nie wiem, czy to zobaczycie. Trochę mi się ranka w czasie. No i taka byłam napalona na ten syrop, ale słuchajcie, powiem wam tak. Za każdym razem, jak ja go piję, to moja twarz po prostu tak jakby dostaje nowych zmarszczek. Dostaję nowych zmarszczek w postaci zmarszczek takich tutaj, których wcześniej normalnie nie było, nie powstawały. A to ze względu na fakt, że ja pijąc ten syrop robię minę po nim taką. Czyli taka mina na smutnego kaczorka, czy jak to tam zwał. Syrop nie smakuje mi w ogóle. Mój Artek powiedział, że co ty chcesz od niego, całkiem niezły jest. Ja po prostu wykrzywiam mi mordę, znaczy twarz. Nie lubię tego określenia mordę, więc wykrzywiam mi po prostu twarz. On jest taki bardzo słodko-ziołowy. Jest niezbyt apetyczny. Aczkolwiek inny może smakować, jak tutaj, prawda, na załączonym obrazku w postaci mojego narzeczonego. Ja osobiście nie przepadam za tym smakiem, ale fakt faktem, że łagodzi nam objawy kaszlu i dosyć szybko się tego kaszlu dzięki niemu pozbyłam, także jest skuteczny. Trzeba, oczywiście on ma tak jakby datę ważności, no jego trzeba zużyć w ciągu 28 dni. Ale co jak po tygodniu już wam nie jest potrzebny i zostaje wam tak dużo, no co? Jak po tygodniu kaszel mija, bo on jest tak skuteczny.
Nie wiem, nie wiem. Reszta do wylania, trochę się marnuje. Ale cieszmy się w ogóle, że on działa, tak? Kosztował chyba 4 funty z groszami. Więc nie był drogi, a bardzo fajny. Następną rzeczą z takich rzeczy, powiedzmy, które mają pomóc organizmowi. Jak wiecie, miałam duży, mam nadal problem z tym, że mi wypadają włosy. Dalej jest to garść, minimum garść przy myciu. Nic się z tym nie zmieniło, ale za namową Karoliny postanowiłam pobiec do Holland and Barnett. Nie, Holland and Barrett. Bo wysłała mnie po biotynę. Powiedziała, biegnij po biotynę, ona ci pomoże. Więc ja sobie tak od już chyba 2 tygodni łykam biotynę.